Cześć wszystkim, witamy was w 12 odcinku z opowieści Znarnie z Mzątkami ponownie. Cześć wszystkim! Bitwa pod Weruną to nasz kolejny poziom, czyli możliwe, że pierwszy taki bardzo poważny, ponieważ będziemy walczyć w bitwie po prostu. Nie wiem, czy to jeszcze taka porządna wojna, ale widać w tle na filmiku, że idą wojska, maszerują. I my oczywiście pewnie nie będziemy wcale walczyć ze wszystkimi. No to jest tylko jak zwykle, jako takie tło do postraszenia, a sama misja wcale nie będzie taka zła. Tak sądzę. Ciekawe, czy będzie Zuzanna. Bo pamiętam to. Ta wojna w filmach mi się chyba jako jedyna podobała ze wszystkich filmów, jakie oglądałem. W sensie, łącząc to, znaczy ten... Kurna, jak to się mówi, no? Łącznie. Włączając w to... Uwaga, Władcy Pierścieni, Niebieskie Królestwo i nie wiem co tam jeszcze. No tak, no bo tutaj i jakieś te zwierzęta. Nie o to chodziło, ale dobry setup był. Setting tej bitwy. Dawa się ma, o Edmund. No dobra, dużo 4T, okej. No to fajnie, bo mam już połowę w takim razie zaliczoną posągów. Czy one wszystkie przypadkiem nie będą tutaj? Tak, tak, one wszystkie są tutaj, okej. Okay. No to nieźle. No to fajnie, że to mam już z głowy. Tylko ciekawe w takim razie... to tu jeszcze nas ciekawego może zaskoczyć. Zaskoczył nas ogromny dryblas. Trzymaj olbrzymy. Dobrze. Ej, wydaje mi się, że tutaj trzeba zrobić bardzo duży kombos. Auć. Żeby mieć tarczę, tak mi się wydaje, ale w sumie nie wiem. Mam nadzieję, że nie, ale pewnie tak. Bo za coś tarcze zazwyczaj są, nie? Ile olbrzymów porąbało. Ej, zrobiłem combo z 10-12 i nic w sumie. Więc ja nie wiem w sumie. Nie mam pojęcia, czy to coś się liczy, nie? Czekaj, nie my mamy zatrzymać olbrzymy, ale z drugiej strony jest licznik, że mamy pokonywać tych gości. Więc ja już nie wiem, nie? Ty zrobiłem jakiś review, ludzi. Porąbane. Czy to ty robisz? To ty robisz chyba. A ja sobie przysługuję zasługi. Jako... A co to za co to? O co tu chodzi? Jakiś coś, nie wiem. Mamy razem? Coś zrobić? Ema? O, uciekasz mi. Ty jesteś szybszy, wiesz? Dobra. Przyjaźń zarobista. Nie, dobra, to drugą zróbmy, tą drugą. Bardzo dobra, a ja to nie mogę sterować. I stoję w miejscu. Wiesz, że to ty chyba możesz sterować tak? Tylko? Aha, i nigdy nic nie robisz. I mi się wydaje, że jest wtedy do dupy ten rzecz. Ej, no i co? No i poszedł dalej. No i co? No i co? My go chyba mieliśmy załatwić. A, bo to są te. Możesz użyć wiązek, patyczków, ale przewróci olbrzyma do tyłu. Dobra. To dlatego się nie udało. Ej, to nie tak źle. Ja nie wiedziałem po prostu o co chodzi. O, tu są skrzynki. Może w skrzynce będzie tarcza. Po prawej tu. To rozwalać. Jest jedna. Sześć tarczy. Sześć tarczy, a w sumie nie ma tu wcale więcej skrzynek. Jakiś ups. Nie podoba mi się to. Dobra, to ja spróbuję te beczki, a ty możesz próbować tych frajerów pokonać. Po lewej są beczki, nie mogę dotrzeć, bo oddzielony ekran nie ma. Dobra, gdzie jest ten chłop? Halo, zatrzymała mi się beczka. No halo, nie uderzaj, miałeś mnie bronić, hops. Trafię? Trafiłem w niego niby. Niby w niego trafiłem i kurna co, i nieprzewrócony. No puter. No co to ma być? Co to ma być? Czemu mam czerwone zdrowko? Wezmę to. Co to? Ej, o co tu chodzi? Tu jest jakiś krzyżyk? Od kabitu jakiś krzyżyk jest? Jakiś krzyżyk? Zróbmy to bonus. No nie wiem, czy to o to chodzi. Chyba nie. No, trafiliśmy mu prosto w nogę i co? I się nic nie dało. Orety. No rety, no rozwalił mi beczkę typek. Typeczek.
No to da się czy nie? O, teraz poszło. Jezu, to trzeba go kurna wywalić poza mapę czy WTF? Ej, tu coś trzeba. Użycie! Rozkazaliśmy im. Oho, wróżek dostał strzałki, o. Zdolność odblokowana, zobaczmy. W końcu, może coś dla obu. Uderzenie tarczy. To potężne bezpiecznienie atak. Bo mógł skorzystać z tej zdolności, Piotr musi być wyposażony w tarczę. To masz tarczę, czy nie masz, nie wiadomo. Nie wiem. Dwie serce, wszystkie dzieci. Zwiększa całkowite zdrowie dzieci. No to maksymalne w zasadzie już mamy w ten sposób. Edmund? Nic. Dobra, łatwo. No i co teraz? No i co teraz? Ciekawego robimy. Bawimy się. A co można innego robić? Te wilkołaki mnie wkurzają. Ej, kolejny dryblas. Kolejny dryblas idzie. A, ja chyba wiem, o co chodzi w ogóle. Wydaje mi się, że trzeba pokonać tych małych wrogów i dopiero wtedy można zrobić rozkaz z tym. Tym typczką. Tym strzelającym, żeby wystrzelali w tego gnoma, znaczy tego olbrzymka. No ja nie wysoluję, wiem. Wycelowałem. Tak daleka się udało. Dobrze. Wezmę sobie to serce. Jeżeli mogę. Jasne. Dobra, to ja spróbuję jeszcze raz. O, ops. No kurde, akurat wtedy. Akurat musiał to zrobić. Dobra. I chyba nie wcelowałem. Krótko. O Jezu, co ja robię? Ej, to jest dwóch olbrzymów, to są jakieś jaja. Są takie jaja jakieś totalne. Ty sobie idziesz tam w prawo, a tu trzeba... Oku! Jak się podbija ta byczka. No nie, to mi się już nie podobało. Dobra, rozwalę szybko tych wrogów. Gdzie jest rozkaz? Tam dopiero? No, aha. Zachodź. Jakim cudem? Całość od nowa całej misji. Ja się pierdzielę. No i co się teraz stało z tą beczką? No kuźwa mać. Okej, okay, ty się możesz niby zająć w sumie biciem tych wrogów, żeby licznik tam schodził. A ja będę stał przy tych beczkach, ale staraj się też tak przy tych beczkach być, żeby nie miał... Okej, okay, staram się. Zasięg do nich. Dobra, odrzucony. Cyk, kolejna beczka. A czy on pokonuje swoich własnych, czy mi się wydaje? Chyba tak jest właśnie. I teraz 15 tych gnoi małych. Trzeba załatwić. Pokonałem tego typa z beczką. Kurde, nazywam to beczki, a to są takie supy patyczków niby tylko. Nawet się leczysz od razu elegancko. Ej, no nie, oni niszczą nam te beczki. Kurde, znowu to zrobiłem, ja nie mogę. Te patyczki. Bez sensu ta nazwa w sumie, patyki. Kurde. O, dobra. I rozkaz, można rozkaz wykonać. Ale go wyrąbało daleko. Biegnę. Widzę. Wykonałem. Patyki spadają, kamienia. Jeps. Ale to jeden tylko. No chyba nie. A ten to co? Ale jaj. Nic, trzeba wrogów pokonać. A teraz już chyba za późno. Chyba, że ja wejdę od drugiej strony, ta beczka. No nie. No nie. No nie. No nie. Już doszedł. Teraz szybciej jest załatwiać tych wrogów chyba. No bo nie wiem co innego. Dobra, no. No i po prostu pokonaj tych wrogów. Ty się nie przejmuj tymi beczkami. Palce, tylko nawet nie ma czy kogo pokonywać, widzisz? Kurde, i cały czas się mylę się z tobą. Ja chyba też parę razy się pomyliłem. Ja pierniczę. Dobra, strzela gówniaków. No. O. Z jednej strony tak, a z drugiej fajnie by było. Tylko, że te gówniaki są tylko tam daleko. No właśnie, a z drugiej strony te patyki. Ale te beczki, nie? W sensie, po co ty te beczki? No bo te beczki odrzucają tych gigantów do stylca. No ale jak szybko zabijemy tych gówniaków. Ale one i tak do nas podchodzą, tak naprawdę. No właśnie nie wiem, jest 5 na ekranie, a ja nie widzę nikogo. No bo one tam bardzo z daleka idą. Ja próbuję tego po prawej, nie? O, cyk. Ułatwione. Dobra, jeszcze dwóch, będzie dobrze. Dobra, i ostatni widzę, już biegnie.
Ty wykonaj rozkaz. Tego tutaj? No, użycie szybko. Dobrze. I ptaki z głowy. I załatwili tego gorszego. No to teraz beczki w tego typa. To jest bardzo ważne, żeby to beczki robić. No, tylko nie rozwalają te beczki. Rety, ja nie mogę. Dobra, jeszcze raz trzeba wyjść z ekranu i wrócić. Tu na dół, tu na dół. O, rety. Proszę, co ta beczka odpierdziela? No nie trafiłem! O Boże. Ty się za bardzo skupiasz na beczkach. Jakbyśmy od razu tych... Nie, nie da się, bo to jest za mało czasu, a ci przeciwnicy nie wychodzą w ogóle. Właśnie. W ogóle się nie pojawiają ci przeciwnicy. To trzeba tych beczek używać. Albo dobra, okej, okay, zrobimy po twojemu, dobra. Bo ty w sumie dużo walczysz, to może... Po prostu nie umiałeś mi przemówić. I wytłumaczyć, że ja... Zrozumiał, że twoja strategia może być lepsza. Bo mogę spróbować po prostu... Nie ma tego... No niby może masz rację, może jak będziemy pokonywać ich tak... No tak, no bo już... Jak... Ale oni idą tam na południe, debile. Jak nas nie ma tam nawet, nie? O, ładnie. Ładnie ich ciśniemy. No i 13 trzeba pokonać tych malutkich. Lwi pazur, a nawet nie trafią. No nie, on mi uskakuje. Jakieś kombosy mi wchodzą. Ej, naprawdę. Oni wychodzą tak powolutku. No tak, no oni wychodzą wtedy, kiedy się zabija poprzedni. Dobrze. Ej, bo on idzie do ciebie, ten frajer malutki. No nie mogę go pokonać ze swojej strony. Oj. Dobra, zaraz trzeba będzie rozkaz wykonać. Teraz. Gdzie był? Na dole? Wód? Gdzie on jest? Aż tak daleko go wyrąbało. Ej, ale wiesz co? No nic nie stracimy, jeżeli chociaż trochę tych beczek użyjemy, skoro już jesteśmy... Nie, spróbuję zabić. Przynajmniej walnę. O Jezu, dobra, no i już. 7 wilków, dobra, a gdzie one są? Tam. No cześć, wilczek. Dobra, chodź. A, dobra. No to chodź, no to gdzie ty uciekasz? Walisz ich, dobrze. Dobrze. A, zdechłeś. No to fajna przy... i wszystko to. Ja. Ale widzisz, to jest spoko strategia. No za pierwszymi dwoma razy, a potem... No olbrzym jest... Ten trzeci olbrzym jest taki niepokojąco blisko. Ale teraz już nie dalej ten trzeci, już był tylko w połowie, a nie na samym końcu. No dobra, może raz ty, no. No i co teraz? No i teraz mają ci cwaniacy. Boże, znowu pomyliłam postaci. Ty masz cały czas jedynkę i zawsze jesteś w tym samym miejscu. Wiem, ale wyglądasz identycznie, nie? Nie wiem, nie, dla mnie się nie myli. O, duże serce, wezmę sobie jedno. Tyk. Dobra, ale chociaż raz, słodeczko. O Jezus Maria. Au. Nie da się beczek. Jezus Maria. Jeszcze tracimy zdrowie przez to, że on wali, dlatego zatrzymywanie ich nie jest... Ale teraz to... jak nie... Porąbane. Ale dużo kombosów wchodzi, hehe. Co ja w ogóle robię? Jakieś porąbane rzeczy. Jeszcze jeden wilkołak, niech się pojawi, gdzie on jest, kurna? Jest tutaj i szybko idź, zaraz rozkaz, już rozkaz wykonuj. Ja wykonałem. Jezu, on był już tam. Jest punkt kontrolny. W końcu, w końcu. A ja nie mam zdrowia. Już mam. Ale jajcarskie. Ej, teraz trzeba dziki załatwić. Przyjaźni? Czy nie warto? Przyjaźń. O Jezu, to te frajery. Ale porąbane. Wezmę sobie to serce, dzięki. No dobra, śledzę swoje zdrowie. No jeszcze tylko... O ja pierdziele, teraz jest ich aż 3. O. Dobra, jest dzikor. Ja zaraz zdechniemy. Dlaczego to są te typy? To jest za ciężkie. Dobra, rozkaz. Wykonałem.
O, zaspolił kamieniczkami. Zdechłem. No nie. Punkt kontrolny, jest najważniejsze. A ja się naszykuję z beczką i ciul. Dobra, pokonajmy tego typa. Jest zrąbany. Ale jaką bossy wolę. A, naciskam losy wszystkich. Ja wykonuję te ryki, nie byle wie. Ja już nie wiem. Ja wykonuję ryki. Ja jestem dwójką przecież. Chyba nie? No tak, to jest. No to ja robię cały czas taki zamach porąbany. Dobrze. Zaraz będzie rozkaz, to ja już idę na dół. A ty se walcz. Au. Wezmę sobie to serce. Kurde, ile oni mają ze zdrowia? No gdzie mi zpierdziela? Ops. Ej, ale tam jeden jest blisko bardzo. Nie, ja idę po beczki, ciul. Bardzo trzeba. Przynajmniej trochę. Trzech olbrzymów? Retyno i zrąbał. Ale jak to aż trzech trzeba załatwić wód? No dobra, jeden z głowy, no i fajnie. O ja pierdziola. No nie ma beczki, bo rozwalił frajer. O nie. Ej, ta misja jest niemożliwa do wykonania, czy co? No żal po prostu, nie? Już no się... nie, no niemożliwe jest do wykonania. Tutaj mamy punkt kontrolny. Wracamy do strategii beczkowej. Okay. I ciul. I mam to gdzieś wszystko. Załatwione. Ale w ogóle... Ej! Jak szybko ich załatwiamy, jeżeli tak się postaramy, żeby no wpierniczyć w nich całą siłą. Nie! Trzeba beczki! Trzeba te pierdzielone patyki! Dobra, trzeba patyki. No i gruba se wszedł i zadowolony. Nie gadaj, że szykujesz już coś? Tak naszykowałeś, że z tego się nie weźmie. Myślałam, że... Sorry, ja się... Au? Ale... Co? Te beczki pokonują całego ogra na strzał? Co? No właśnie zobaczyłem. Poleciała beczka, siup! I walnęła go w łeb i ciup. Ja nie mogę, te rozkazy są tak do dupu umiejscowione, że to jest zrąbane. Dobra, pokonajmy od razu tego frajera. No gdzie on tu... Niestety nie trafiłaś. Ja trafiłem. Dobra, teraz napierdziałem kaptypa. Beczka się odnowiła, biorę. Jednego odrzuciłem, ale drugi stoi. Dobra, jest, udało się. Co, za co niby? Za co przedmiot bonusowy? O ja pierdziela. Czy tego gościa da się załatwić? Dobra, może jeszcze raz patyki? Dobra. O ja, no ale weź to. O ja nie mogę, oni nawalają we mnie, nie da się. Gdzie są te pokonywania na jeden strzał różnych przeciwników? Skitu, nie? Ale weź chodź. O ja pierd. Ja nienawidzę tak bardzo tego, że nie ma tu zielonego do dupy ekranu. Dlaczego? Dlaczego zwłoki tego typa razem szły? Dlaczego nie trafiam i zdechłem? O Boże, to się nie da! Może tymi beczkami też próbuj celować w to gry, które mamy zabić, skoro na hita schodzą. No, można. Jezus, męczące. I teraz w ogry? Dobra. No dawaj w ogry, nie? Zbierz to z recesa. No nie! No szkurna, no nie pozwolą, po prostu nie. No. Jest, strategia mogłaby być taka, żeby trochę zadać zdrowia tym ogrom, ale ich nie dobijać, żeby była zaliczona ta misja już na przykład. I co, próbujesz sterować w typa?
Ja tam w tego wstruję. Niech się cofnie, debil. Ej, pokonałaś jakiegoś. Coś pokonałam? No. Coś pokonałaś, bo jest dwa. Nice, jeszcze raz. Ej, ale zarobiście, to jest tak kozak po prostu. Zbierz to serce. Zbieram. I pokonajmy tego ogra, bo już był w głowie. Bo widzę, że już jest i rozkaz od razu. Retek, gdzie ja biję? Nie jestem tobą. Ciekawe, kogo teraz będziemy musieli pokonać, kurna. Dwóch minotaurusów? Dobrze. A ja biorę te beczki. Ops. Nie wsolowałem, przepraszam. Teraz wsoluję. Cofnij się. Dobra, wycofajmy trochę od ekranu. O, dobra, pojawia się beczka kolejna. Ops. No i wycofa się znowu. To nie jest ten, do którego pokonajmy tor. Ten pośrodku jest tam. Wycofa się trochę. Trochę. Kurwa, no. No, sorry. Dobra, weź to serce, weź to serce. O Jezu. No nie. No ja pier... O, bo cały czas cię miotało, prawda? No tak, tak, miotało mnie. Ja cię kręcę, a tak blisko było. Ale dobra, strategia git, żeby zabijać beczkami te... Na początek przyjaźnią, to zabijamy dziki. Ja specjalnie nacisnąłem inny przycisk, nie? Gdzie są te wszystkie zajebiste kombosy? No, one były tak fajne i nie działają żadne. Czemu oni już tu są, a wcześniej byli nigdzie? Czemu nie trafiam? Użyłem. Ale teraz jest ten gdzieś żółty, w żółtym kubraczku. No, tego żółtego to trzeba mocno strzelać. No jakby tylko mnie ci wrogowie nie blokowali. No! Załatwiłem tego typa. To teraz jeszcze drugiego. Ops. O Jezu. Można zrobić rozkaz? Rozkaz, tak. Tylko gdzie? Tak daleko. Dobra, ja się już cofam. Ej, teraz żółtego na załatwili wód. Czemu beczki nie ma po prawej, a ja mam taką zdrowia? Serce biorę, serce moje. Ops. Drugie też sobie wezmę, cyk. Dobra, wycofujemy. A tu są beczki już. O rety, no bo kurde. Dobra, dawaj, przyjeżdż może. Chociaż nie wiem, mam za mało życia. No nie wiem, no spróbuję to popłynować trochę wrogów. Masz serce, bierz. Biorę. Dobra. Beczka jest jedna, chodźmy. O. Dobra, nawet nieźle. Teraz by było fajnie nie zdechnąć. Wezmę sobie to serce. Nie zdechnij, tylko nie zdechnij. Już dobra. Jest prawie zrobiona misja. Staram się. Nie. O Boże, kto cię zaje... To samo grę, trochę jobi, można obić na przykład. Tak. Ja cię kręcę, jak ty giniesz, ja no tego nie powiem. No bo ten mnie walnął. Omijaj tych ogrów, nie ma co w ogóle zbliżać się do nich. Oni... Starałam się. Oni zawsze tak na prosto walą, można między nimi. Może trafię w ogra? Załatwiony, trafiony, zatopiony. Ale drugiego już nie trafiłem, ty spróbuj. Ja cię pierdzielę. Dobra, jest. O, dobra. Ty zdążyłaś. Dobra, ja sobie wezmę. A, dobra, okej. Ja tam wolę na bezpiecznie sobie cofać tego ogra, żeby było łatwiej. Serce. O Jezu, no bo daleko. Zbierz je. No bo daleko. O Jezu. Dawaj załatwmy tego minotaura i minę całą misję zajebiście z głowy. Wydaje mi się, że to mógłby być koniec już blisko. Skoro no tylko ten minotaur chyba został. Albo chociaż punkt zapisu. No bo jeszcze tarcze mamy nie wszystkie. Z jakiegoś powodu, nie wiadomo nawet jakiego. No i? No minotaur załatwił centaura. Jakiś duży kurna. O, bossik. Fajnie. Rozkaz? Trzeba go się załatwić. Juhu, w końcu checkpoint, no w końcu. Sorry za zarąbanie serca. Przyjaźń. A wiesz, że ona nam traci zdrowie? To nie przyjaźń. Próbuj blokować, tutaj działa blokowanie. Weź te serca se. Ej, ja nie wiem czy, jak go pokonać, nie? No bo nie zadaję mu w ogóle obrażeń, tak go zauważyłem. Więc...
Chyba trzeba coś innego na niego. A nie wiem co, beczki? Czemu on, te patyki są tak bardzo, że robią rzeczy? Jakby nic w tej grze innego nie mogło zagrozić wrogom, tylko patyki. No. Dobra, trafienie typa patyczkami. Sorry. Albo i nie, bo zostały odbite jak w ping pongu. Aha, że tyle mu robią, okej. Okay. Trochę chyba mało mu robią tych obrażeń, patyczki. O Jezu, on mnie wali. Ej, no nie mogę w niego celować, bez sensu. No nie, no tymi patykami trzeba, to jest bez sensu. Ops. Nie trafiłem. Dobra, ja muszę odnowić sobie zdrowie. Gdzie są wrogowie? O, ja nie mogę, no i mnie otoczyli akurat. Na rany. Okej. Okay. No bo tego typa się nie da, trzeba w patyki. Dawaj te patyki. Ops. I z bliska. Czemu on wcześniej... Czemu on teraz dostał mnie obrażeń? Czemu nie trafiamy w niego? I trzeba teraz odejść. Trzeba teraz odejść cały kilometr z nie daleka. Nie, no, już będą. Coś mi się blokują. No mi też blokują. Ha, jak dostał ze strony. Oj, chyba ta beczka jest tu zrąbana, ja ją wywalę. Dalam się kilometr. Gdzie ten typ? Barety. Śmierć Minotaura, o, bardzo dobrze. Coś takiego nie już. Nie wiem, jak to zrobiłam. To powinniśmy już dawno robić wcześniej. No kurna, no zatacza! On za tobą goni, a ja nie mogę przez to trafić w nic. Sorry. Dobra, stój w miejscu. Będę go tu fokusować. Niby go trafiłem, ale nie zdało mu absolutnie nic. Czekamy. Wracamy. Dobra, tylko wrogowie. Rety, ale w ogóle to bez sens, no po prostu taki bez sens. No dzika załatwiło niby na strzał, ale... Niewidzialna ściana, przez co zdycham. Aha, no to zarąbiście, że go trafiłem. No Rety, czemu to zabójstwo na strzała nie działa tak po prostu? No takie zajebiste się połączyliśmy i nic. A jaką stać w ogóle? What? Aha, nie trafiłem w niego. Zaraz zdechnę. Dobra, pofarmię się trochę. Tak. Zaraz zdechnę. Biorę to serce. Wiesz. O Boże. Dobra, pofarmiłem się. Nie trafiłem. No nie. Przynajmniej jest rybę spokonany. Japie. No kurna. Dobra, znowu trzeba odejść. Nie sądziłem, że ta misja będzie tak ciężka, ja nie ogarnia po prostu. Przecież jedna misja z ogrem miała być ciężka i reszta miała być easy peasy. No się może ulecz, bo... Nie mam Uzi. To nie ta misja. No on tu na mnie leci. Dawaj, strzelaj tą beczkę tak zajebiście. Kurde! Ktoś się uderzył, prawda? Jak no i niewidzialna ściana, coś mam wrażenie, że... Ona cię blokuje, jak ty szłaś do mnie. Czy próbowałeś za beczkę zajść? Chciałeś za beczkę zajść, ale cię zablokowała, więc nie mogłaś mi ratować beka. No kurna, no i po co on się tak zbliża? Tymi beczkami powinny operować tylko osoby, na których akurat... To ja pierwszy raz. Dobra, to mogę go fokusować na sobie? No ale to nie zawsze działa. No ja nie mogę i nie zablokować. Za dużo tych wrogów, no nawalili tych wrogów, a nawet się nie da jednego załatwić przez to. O, ty. Była animacja, że niby dostał chyba, a tu nic. Te beczki w ogóle ustawione są jak debilstwo. No nie, w ogóle bez sensu. Weź mi teraz poznać. No ja nie mogę, one wpadają we mnie te serca. Co ja mam poradzić na to? No, ja pierdzielę. A ty tak nie masz, że jak zabijasz wrogów, to dostajesz serca? Bo ja tak mam i dlatego nie ginę praktycznie w ogóle. A, kto ostatnio zginął? Nie pamiętam. No to sobie... Ja, ale dlatego... Montaż zrobisz. Ja pier... No, za szybki ten frajer. I dlaczego tylko beczki mu cokolwiek robią, no? A zajebiście ostre... Zenchantowane mieczyki i ciur? Tak. Nie, patyki OP. Patyki lepsze.
Po cholerę nadali te miecze. Lepiej jakbyśmy mieli dalej patyk z początku gry, co można spalić ogniem chociaż. No, szlem przesiła w ogóle. Dobrze, stary, wezmę sobie to górne. Ops, aha, nie trafiłem. No i po cholerę w ogóle tutaj niby można chyba przyzwać jakichś ludzi? Jakąś pomoc? Tak mi się wydawało, przynajmniej przez chwilę były jakieś kółka niebieskie. Ale nic. Trzeba sobie radzić we dwójkę. Fajna wojna, że walczymy w dwójkę. Haha, kontra cała wojna. Znaczy całe wojsko. Odbiłaś to. Zarąbisty ping pong. Nie patrzę. King Kong, ping pong. No ale dlaczego nie dostajesz obrażeń? Minotaurze, wytłumacz nam to. Możemy się sobie w ciebie nawalać ile chcemy? Sorry. Ale ty nic. I czemu ta byczka? O, ops. O, rety. No. No, jak raz... Ale czemu tam nie wybija wód? Gościu, nie ma tam nas nawet. Wód! Gdzie on biegnie? On biegnie w jakieś czasowe miejsca. Teraz czemu już nam... tego typa się nie da zabić? Da się, tylko trzeba zrobić śmierć Minotaura. No bo na mnie jest. Dlaczego ty nie robisz beczek, jak ja na mnie jest? Ja na mnie jest. No i co teraz? Ja nie umiem. No, ja jestem zajebisty w nich. O, tarcza. Zajebiście, fajnie. Nie wiadomo od czego. No i na mnie jest. Ale wiesz, że jeżeli on jest na mnie, to ja nie mogę beczek na niego dawać. Ty musisz. Musisz ty. Te beczki są zlagowane, no. Są, bo... Ja się staram. Przeciwnicy bloku. Nie trafiłem w tego typa, ja nie mogę. No para olimpiada, a nie wojna. Teraz to ja serc szukam. Dobra, idziemy farmić serca. Ty myślałem, że tarcza nam wyleciała. A to twoja. O, brawo. Teraz to wezmę. No i super, no i wracam do... Coś mu robisz? Jakim cudem? Coś ty zrobiła? Co zrobiłaś? Nie wiem. Coś walczyłam po prostu, waliłam o. Ej, coś mu można robić więcej. Coś waliłam, o, widzisz. Jakim cudem on teraz tak zajebiście łatwo umiera? Zaraz ty też, zginę, ty więc teraz... zajebiście łatwo umieram, wiesz. Po prostu przeżyj, a ja już go dokończę. Dobra, dobra. O, ściana. A! Zatwiony! O Boże! Ledwo. Nie. Nie ma, druga faza. O, no myślałem, że mu to wbije w oczy. Nie wiem, co to się stało, ale to wyglądał goofy. A spoko. A gdzie jest reszta tarcz? Halo? Ja nie chcę tego od nowa robić. A zrobimy z Izo, widzicie? Bardzo chętnie powtórzę tą misję. Żadne dziecko to powiedziało, ale nawet nie dlatego, bo było ciężko tą misję, tylko dlatego, że ogra nie pokonał tak. W piątej misji. Jak... Ci, którzy nie pokonali ogra, tego by nie pokonali, nie w ogóle, jakby, nie da się. To było cięższe o wiele od ogra. No. Nie wiem, a nie był ogr, miał być najcięższy i tyle z tego było. Kradli ciało. Nie chcę tego powtarzać. Po prostu, o. A, nie ma tego w poradniku, aha, ale to generalnie polega na tym, że... Warto pokonywać wrogów na jeden strzał. Albo w ogóle walczyć bardzo dużo. Albo w ogóle robić jakieś... Nie wiem. Może sprawdzić jeszcze raz, jak była ta kombinacja pokonująca na jeden strzał. No, no, sprawdzimy, sprawdzimy. Dobra, zapis tu, cyk. Widzisz, tam było 53%. Jak przejdziemy tę misję na 100%, to zobaczymy, ile będzie potem. O, rety, ale będzie cięcia. A tak fajnie ta misja niby wygląda z obrazka. No tak fajnie, no. My powalczymy. No to nie, bo trzeba się śpieszyć, a jak nie zdążysz, no to... Tak, trzeba jakieś patykami rzucać, zrąbamy. Jakbyśmy byli w średniowieczu. Uderzenie tarczy masz takie fajne. Atak, atak i specjalne siły użycie. Śmierć Minobara. A, to a specjalne siły użycie wód. Boże. To tak się nie robiło. Nie pamiętałam tego. No to teraz możemy ich na strzała wszystkich. Tak o. I śmierciogra też tak można zrobić niby. Mhm. Aha. No dobra. Chciałem próbować. Ale tych wielkooków się nie da na strzała. Tak założę. Tak jest taka różnica. I niby najłatwiej się farmi tarczę na generale. Na generalcu. Idę już. Sorry, nie wiem, czym jest.
Idę już robić. Gdzie to jest? Chodź, chodź na górę, chodź na górę. Ja bardzo nie zdążymy. A tyle razy go napieram z beczek. Znaczy niby Traveler, to jest no Traveler Stealth. Jak mogli tak oglądać to? O, jest. Przerośnięty dziecior. I tyle. Zmanipulowany przez czarownicę. To jest tak tępy i głupi. Tak, wyzwanie wrogów to nam pomoże. To jest fajna czynność do robienia, jak się nudzi. A, super. Podnosi moralne, nie? Na naszej dwójki, bo nikt inny nie walczy oczywiście w tej wojnie całej. No. Ale po prostu, no nasi współsprzymierzeńcy, oni są takimi cieciami debilami po prostu. Czemu oni po prostu nie strzelą, nie? Nie, będą sobie siedzieć, stać i sobie patrzeć. Bo są idiotkami. O rany, no i oczywiście nam załatwi wszystko. Żebyśmy na pewno nie mogli nic zrobić. Po co oni dali taką mechanikę w tej grze? Okej, okay. O, jakiś dziwion! Oho, no! Co się stało? Masło zdrożało o 2 złote. Przyjaźń? To się nie opłaca, kurna. Po prostu zróbmy śmierć tych typów i zajebiście i koniec. No i z głowy, chłopiec, pierwszy. Ale kurna, bo ja jestem daleko. Laskami, nie bądź w ciul daleko, bo zje wtedy. No i już dowództwo, no i zajebiście. Już po typie, no i zaraz ogry będą i ogry też się zrobi na hita, bo zajebiście i będzie wtedy. No i gdzie są? No gdzie są, no gdzie są? No dzieci frajerzy, no gdzie są? No i idą, kurna, trzeba. My już nie chcemy walczyć, jesteśmy tacy męczeni. Zabiłam typa. Matkabie, zdycham. Sorry, wracam. Jezu, czemu wcześniej nie ogarnęliśmy tych kombozów, to tak zajebiście łatwe. Ops, trochę jak w Asterixie. Mówię wam, Asterix XXL1, nie grajcie bez kombosów. Nigdy przenigdy. Nie da się przejść tej gry bez kombosów. Wspieram. Dobra, na farmie ci serce, masz serce tam. Masz serce obok, tu. Masz, pokazuję ci palcem na monitorze, Matkabi. Podciąga się. Wykrzesz te jeszcze minus 1% zdrowia. No, czemu nie można komuś rzucić serca, nie? Bo nie, i tyle. Gdyby tylko była Lucja, ale nie, woli opłakiwać. Biedny lew. Tak. Nie chcę walczyć, nie chcę lecieć nie nikogo. Żyje, to nie żyje, jakby po co drężyć temat. Ale gdybym tylko... I to ja zginąłem teraz. Aha. Rety, co jest tak z tymi wrogami? Po prostu ciuciu babka. I teraz nawalę ich na strzał po prostu. Co to był za dźwięk? Jakby mnie nie uderzali te debile, to bym zrobił tak zajebiście łatwy kombos. Jety, to ja potrzebowałem zdrowia bardzo w cholerę. O, jeszcze chodź. To serce chciałem, o. Chodź. Teraz. O ile nie zniknie. No nie, jak to działa w ogóle? O, widzisz, patrz. Nie wiem, no. Pierwsza tarcza, którą zrobiliśmy, nie? I tak te tarcze najlepiej się farmi na generalu niby. Tylko, no nie wiem. Na czym, na tym ostatnim? No na tym niby. No i nie wiem, no niby chyba, nie wiem, nie walczymy z nim, tylko walimy wszystkich całą resztę. Tylko nie jego. I może wpadnie ta tarcza sama z siebie. Dobra, nie, jednak się nie opłaca. Robię ataki. Wezmę sobie. No, wziąłem sobie. Które myślałem, że jestem tego? Aha, dobra. Tarcza, no i nie wiadomo za co, no ale dostaliśmy. No tak, nie wiadomo za co. Chyba za pokonanych wrogów po prostu, no nie ma innej opcji. No tak. Aha, ta. O Jezu, bierz to. Biorę! No walnę. No. Albo się okaże, że jest gra tak samo tutaj zbugowana i nie dostaniemy tej ostatnich dwóch tarcz nigdy. Nie no, tą jedną to przecież dostaliśmy, tylko umarliśmy. Mieliśmy 5 tarcz, zanim zginęłam. Głową w sercu. Dostałem. O, dostałam chyba za śmierciogra. Nie, ja dokładnie to widziałem. Miałem kombos 12 na dziku. Ale za ten ostatni kombos 12 on zginął. Więc możliwe, że za jego po prostu pokonanie? Może za jego śmierć, no. Nie wiem, 100 dzików pokonasz, no to masz fajną tarczę.
I zostało nam tylko jedno serce od zbrania, nie? Tarcza, tak. Tarcza, aha. Serce mam nadzieję, że jeszcze wiele zbierzemy. Może weźmy, skończmy misję i tą ostatnią tarczę zrobimy. Czy ostatnie powtórce? No dobra, no to okej, okay. Jeszcze raz. No bo zaraz by się znowu zginęło, nie? No to. O Jezu, to serce. Serce. Nie zginęlibyśmy. Nie, to jak wylądowałam z głową w serce, to było... Te wszystkie momenty, jak umierałam z sercem na widoku. No, ale jak chcemy to Noki, tak pokazał ręką w czoło się walnął, no to strzelamy. Ja nie mogę. Aha, ja wydałem rozkaz. Taki też debilny jak debila. Rzucają kamienie dopiero jak kurna się im rozkaże, zamiast widzieć, że jest praktycznie przegrana. Dobra, dwa razy wyrzucone. Okej, to dwie. Ja pikuję! No i nie. Zety, gdzie ten ogr z wielką dupą? Chcę go zobaczyć w końcu. No przy tym zbieraliśmy posągi, to też. Raz początkowo. No, wysapała, wiesz, w końcu. Zatrzymaj olbrzymy. A czemu? A nie chce mi się. To ciężkie tak, to jest. A gdzie one idą w ogóle? Nigdzie. One tylko na spacer przeszły, ale musimy je zabijać, biedne. No jakby to mi zadało kurna obrażenia. O! Zachowam te wszystkie. Gdzie te ciała są, nie? Te wszystkie olbrzymie, które. No właśnie, zapadają się pod ziemię. No. Ty sobie zbierz to serce. Serce! A, znowu umrę. O, by nie pozwalam, no co ty? Ojej, prosto wkroczę. No ale halo. Serce wezmę sobie moje. Ops. A, widziałeś moje zdrowie? Ja pierdziele, też mogę. Ale patrz, jeszcze moje. A ja przed chwilą serce zebrałem. Patrz, moje! Zabrałeś mi to serce! Zasłużyłem na nie. Czemu? Kurde, nawet nie pozwolili mi zrobić na tańcu. Ale po co? Po cholera. Nie wiem, kurde. Ej, ale zapiszczał jak świnka Peppa. Popieli gorącej. No halo, gdzie moje kombosy takie zajebiste? Czemu się nie wykonują? Załatwiłem już dwa ogry. No nie! I się stoi i się patrzy. No i po co? A, bo jestem zrąbany, no Jezu. Ognia, juhu! No i gruba spokonany. I się zapadł pod ziemię ze psu. No, jest, dobrze. Teraz możemy pokonać tego frajera w końcu. Dobra, dobeczek. Po co dobeczek? Jego taką można, tylko trzeba po prostu w niego napierdzielać we dwójkę tak już cały czas. No przynajmniej mamy wszystkie tarcze, nie jak kurwa w tej misji wcześniejszej. A wiesz, ja mam pomysł w ogóle, żeby spróbować zrobić tam combo z 3, ale wiesz z czego? O, będzie pokonany już. Nie że z tego miecza, tylko spróbować zrobić to combo z 10? Z patyczka. Z patyczka? No, taki pomysł wpadłem. Bo zawsze próbowaliśmy zrobić ten kombo z miecza, nie? Chyba, nie? To z patyczką można. Że dosyć szybko jest to, że się dostaje miecz, więc ciężko. Ale patyczek jest wcześniej. Że na samym początku spróbować zrobić kombo? Tak. Ale to nie wiem, może na koniec gry. Nie wiem. Na koniec gry. Dobra, zarąbiście. No, cieszymy się bardzo niezmiernie. Tak. W końcu koniec. Tego poziomu. Też tak. No co dobrze też. Pierwszy raz chyba się tak triggerowałam, chociaż w tamtym to były te nawzajem wilki i te, to też triggerowałam. No z każdą czasem pęknie żyła zawsze przy tej grze. No. No dobra, co do nas czeka? Jakie horrory jeszcze i tortury nas czekają? Zamek Czarownicy, wielka bitwa i biała czarownica. Czyli mamy Zamek Czarownicy, w której chyba, jak rozumiem, jej nie ma, bo mamy potem ją oddzielnie. Tak, tak. Sorry, jakby następny ten to jest wielka bitwa
Jak my już mieliśmy wielką bitwę? A to nie, to była mała bitwa. To jest mała bitwa, aha, ciekawe, to jest wielka. Będzie wielka bitwa, dobra. Dobra, dziękujemy bardzo za oglądanie, zapraszamy na kolejne odcinki i na razie. Dokładnie, cześć!